Dzień dobry, witajcie. W zeszłym roku pochwaliłam się Wam, że wyprowadziłam sobie ze zwykłej hortensji Limelight o pokroju krzaczastym hortensję taką, jakby była szczepiona na pniu. Jak wyprowadzić sobie? Za chwileczkę Wam pokażę, ale najpierw pokażę Wam, jak przycinam w tym roku. To jest drugi rok. W zeszłym roku wyprowadziłam sobie, a wypuściło mnóstwo pędów, jak widzicie. Pięknie, ładnie, wszystko kwitło. Pokazywałam Wam i na obejściu ogródka, i też pokazywałam Wam na Instagramie. A tutaj, no teraz coś z tymi pędami trzeba zrobić. Trzeba sobie troszeczkę wyobrazić, że każdy ten pączek, który wychodzi tutaj, to będzie kolejna taka gałązka i kolejne kwiaty. Więc żeby na takim jednym pędzie to wszystko się ładnie trzymało i żeby w miarę ładnie wyglądało, no to tak, pozbędę się tych dwóch dolnych, ponieważ chciałabym ją wyprowadzić troszeczkę wyżej, bo jak widzicie, ona jest dość nisko, a te moje całe drzewko bym chciała mieć przynajmniej metr wyżej. Metr wyżej będę miała za jakieś 2 lata. I teraz patrzę sobie. Pąki są skierowane w tą stronę i do środka, więc już sobie tutaj tnę. Cyk. Tą gałązkę też zostawię. Za pierwszym oczkiem cyk. Tutaj też za pierwszym oczkiem. Za pierwszym oczkiem. Tą też za pierwszym oczkiem. Tutaj wychodzi pąk też za pierwszym oczkiem. Tą tutaj jest pierwsze oczko, drugie. Wolę drugie z tego względu, że będzie troszeczkę wyżej, a nie tak wszystkie pędy skumulowane w jednym miejscu. No i tutaj mamy jedną gałązkę, która idzie do środka, a do środka nie chce wcale, więc ją sobie przytnę zaraz przy pędzie głównym. Koniec. Wygląda jak jeden kikut, ale latem, jak tutaj Was zaproszę, to będziecie mogli zobaczyć, jak ona właśnie wygląda w całym rozkwicie. Także musimy troszeczkę poczekać. Idziemy, teraz pokażę Wam, jak ją wyprowadziłam i co mnie w ogóle skłoniło do tego, żeby ją wyprowadzić tutaj na taki pęd. Zobaczcie, to jest hortensja, która u mnie rośnie 3. albo 4. sezon. Jest w tym samym wieku, co tamta właśnie przy tarasie. I ta hortensja, jak widzicie, jest w pokroju krzaczastego, tak jak tamta. Obie są hortensjami Limelight. I teraz ta hortensja, co mnie w ogóle skusiło do tego, żeby tamtą wyprowadzić na taki jeden pęd. Ponieważ jak ta hortensja była mniejsza, to zobaczyłam, że od dołu wyszedł jeden piękny, taki solidny, gruby pęd, a reszta była taka bardzo cieniutka. I sobie myślę, przy tarasie fajnie by było właściwie mieć taką hortensję jedną fajną na pniu, niż cały taki ten krzew. No i nie zrobiłam nic innego, jak właśnie poprzycinałam wszystko na dole do zera, a tutaj jedynie co zrobiłam, to właśnie jak tutaj za chwileczkę zobaczycie z bliska, są pąki, więc ja jedynie po prostu ograniczyłam moje cięcie tu, pyk, i na dole wycięłam wszystko i zostawiłam. Wyszły właśnie tamte pędy i wszystko pięknie wyglądało latem. No i teraz moim zadaniem jest tylko ją po prostu wydłużyć coraz wyżej, no bo taki pęd ma około metra, a na metrze to jednak jest troszeczkę nisko, więc będę budowała tamtą koronę coraz wyżej, żeby wyjść sobie na taką wysokość, jaką bym chciała mieć docelową. Także mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Po prostu z formy krzaczastej, tak jak tutaj widzicie, wybieramy sobie jeden najbardziej solidny pęd, wbijamy sobie palik, resztę sobie wycinamy do zera i patrzymy, gdzie najwyżej zaczynają się pokazywać jakieś właśnie te oczka uśpione, które już teraz o tym czasie zaczynają ładnie wybijać. No i centymetr nad tym ucinamy i zostawiamy. W następnych miesiącach, jak będziecie podchodzili do tej hortensji, to ona z innych uśpionych oczek na pędzie głównym też będzie chciała wypuszczać gałązki, ale je ucinamy. Od razu, jak tylko gdzieś tam się pojawią, czy nawet teraz można te uśpione oczka po prostu palcem podejść i odłamać, żeby już tam nic nie wychodziło, żeby tylko i wyłącznie ta hortensja skupiła się na rozbudowaniu korony w tym miejscu. Żeby ten filmik nie był za krótki, to jeszcze zrobimy cięcie tej tutaj hortensji. To jest hortensja, tak jak mówiłam, 3-4-letnia i jak widzicie, no, ma mnóstwo bardzo ładnych, grubych pędów, ale hortensja bukietowa ma to do siebie, że ją się przycina co wiosnę po to, żeby właśnie wydała więcej tych silnych pędów i żeby te kwiaty przede wszystkim były takie ładne, duże. Jeżeli nie przycinacie hortensji bukietowych, no to one po paru latach po prostu stanie się jeden taki krzaczek,
z bardzo dużą ilością drobnych pędów, który będzie kwitł oczywiście, ale samymi takimi mniejszymi kwiatkami. Hortensja bukietowa kwitnie na pędach jednorocznych, czyli na tych, które wychodzą z tych uśpionych oczek. I dlatego ją się przycina. Jeżeli macie hortensję ogrodową, czyli na przykład taką ładną o kulistych kwiatostanach, to ją się nie przycina. U hortensji ogrodowych jedynie się przycina tutaj ten kwiatostan nie niżej, ponieważ hortensja ogrodowa kwitnie na pędach dwuletnich. Także hortensja bukietowa, tak jak ta, musi mieć wykonywane cięcie co roku. Jak to zrobić? Już pokazuję. No to przycinamy, słuchajcie. Tutaj mamy jeden grubszy pęd, który wychodzi trochę poza koronę. Zobaczcie, ta hortensja jest młoda i ona ma w środku bardzo dużo młodych pędów, które no teraz ładnie zgrubiały i są trochę większe, ale zdecydowanie jest tutaj tych pędów za dużo. Więc musimy ją troszeczkę odchudzić, a przede wszystkim jej koronę troszeczkę poszerzyć tutaj. Wycinam sobie pęd za pierwszym oczkiem. W ogóle co to są te oczka? To mam nadzieję, że wiecie. Na pędzie mamy raz, dwa, trzy, cztery takie miejsca, gdzie wychodzą takie malutkie, jakby, jak to Wam pokazać, takie malutkie grudki. Widać to? Takie malutkie grudki. To są oczka uśpione. I jak mówię, że tniemy za drugim oczkiem, no to liczymy. Raz, dwa i cyk. Jak mówię za pierwszym oczkiem, no to cyk, tu, za tym oczkiem. I jak mówię, że wycinam całkiem, bo załóżmy, że tutaj stąd wychodzi, no to wycinam pod oczkami, żeby tutaj nic mi już z tego miejsca nie wychodziło. No i lecę następną. Tutaj, jak widzicie, w zeszłym roku było cięcie. Tutaj wyszły takie cieniasy, ale ich nie chcę w ogóle, więc wycinam tutaj przy środku. Tutaj hortensja wypuściła następną gałązkę. Przycinam, stąd wyjdzie kolejna. Tutaj cieniuteńką wycinam całkiem. Te takie cieniutkie od środka całkiem. Ta tutaj niepotrzebnie się tak mi krzyżuje, więc ją też wytnę przy samej pędzie głównym. Tutaj, jak widzicie, wychodzi od środka ładny pęd i tu mamy pierwsze oczko, drugie oczko, które idzie do środka. Ja przytnę tutaj sobie za tym pierwszym i tą też przytnę sobie za pierwszym. To tutaj ze środka wytnę całkiem, tutaj sobie utnę za drugim oczkiem, tą tutaj ze środka całkiem. Nie zostawiajcie tych pędów, które idą do środka, bo one tylko będą miały za mało światła i będą takie cieniutkie i właściwie nie będą miały prawie wcale żadnych kwiatów, a będą po prostu słabsze. Tutaj idzie piękny pęd, więc sobie też go tutaj za raz drugim oczkiem utnę. Tutaj idzie pęd w tą stronę też za drugim. Tutaj idzie pęd tamten za pierwszym. Tego tutaj widzieliście, wycięłam w zeszłym roku i teraz przytnę go tu. Wyciągnę te przycięte, żeby Wam się tutaj zrobiło jaśniej. Ten tutaj ze środka, taki gruby, fajny, przytnę go za pierwszym, drugim, trzecim oczkiem. Dzięki temu moja hortensja będzie miała pokrój taki, wiecie, taki stożkowy, ładny. Tego tutaj cieniutkiego ze środka wytnę całkiem, słuchajcie. I tego też, czyli jak tego też chcę wyciąć całkiem, to tu go właściwie ciachnę. O, tutaj tą przytnę za też trzecim oczkiem. Tą też, dzięki temu będzie ładnie symetrycznie. No a te tutaj za pierwszym oczkiem. Tą też tutaj już za pierwszym oczkiem. Tą tutaj też za pierwszym oczkiem. To tutaj cieniutkie, jak widzicie, takie byle jakie, wytnę całkiem. Oj, tutaj sekator mi weszło, to nie mogę przymknąć. O, cyk. Tu, jak widzicie, jesteśmy jeszcze dalej. To takie cieniutkie ze środka wycinam całkiem. To tutaj takie też z tymi cieniutkimi gałązkami, które zresztą się krzyżują, tutaj wszystko wytnę też całkiem. Te tutaj cieniutką też ucinam, tą za pierwszym oczkiem, tą tutaj przytnę tu, za pierwszym i za pierwszym. No i tutaj ze środka te wszystkie najdrobniejsze gałązki też wycinam, żeby ich nie było. No teraz wszystko wystarczy teraz oczyścić, dodać nawozu.
No, teraz jak widzicie, moja hortensja jest już przycięta. Teraz oczyszczę tutaj z tych wszystkich starych liści, no i następnie nawiozę. Jak będziecie nawozić swoje hortensje, a szczególnie te większe, to pamiętajcie o tym, żeby nie sypać nawozu tu, tak w środek, brzydko, tylko tak jak później będzie korona tej całej hortensji. Hortensja nie ma palowych korzeni, żebyśmy musieli sypać w sam środek, tylko dodajemy środek tak dookoła, tak jak są systemy korzeniowe tutaj wszędzie. No, to mam nadzieję, że ten odcinek Was tutaj zmobilizował do tego, żeby poobcinać swoje hortensje i teraz już przynajmniej wiecie, jak wyprowadzić hortensję.